Dzień dobry kochani, nazywam się Tomasz Dorożała i chciałbym wam zaświadczyć o tym, że 7 lat temu, już czas szybko leci, spotkałem żywego Boga. Kochani, tak mnie dzisiaj w sercu tak mocno dotknęło to, że tak często zakładamy maski, myślimy, że wszystko jest pozytywne, myślimy, że udajemy przed ludźmi kimś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Mówimy, że wszystko jest dobrze, a tak naprawdę wiemy w głębi serca, że nic nie jest dobrze. Wiemy w głębi serca, że mamy doły często. Wiemy w głębi serca, że interesujemy się opinią ludzi o nas. Wiemy w głębi serca, że w ogóle nie jesteśmy wolni. Mówimy tylko o wolności, a jej nie mamy. Mówimy o szczęściu, a go nie mamy. Kochani, 7 lat temu dostąpiłem rozwodu, wyszedłem z firmy, zarabiałem 500 zł, jadłem kefir przez miesiąc czasu i modliłem się do Boga. I 7 lat temu znalazłem tego Boga. Albo inaczej, On mnie znalazł, odpowiedziałem. I kochani, wszystko zaczęło się obracać. Dzisiaj jestem mężem. Dzisiaj zakładam kościół. Dzisiaj wszystko się dobrze układa. I kochani, chcę wam powiedzieć dzisiaj, że Bóg tak jaki mi pomógł, taki może pomóc tobie dzisiaj. Może cię uzdrowić z każdej niemocy, tak jak uzdrawiał wielu ludzi z raka, uzdrawiał wielu ludzi z innych chorób. Kochani, Bóg w życiu waszym może też zadziałać tak, jak i zadziałał w moim. Kochani, kiedy my nakładamy maski na siebie, kiedy my siedzimy w potępieniu i w przygnębieniu w domu, nikt tego nie widzi, ale my wiemy, jaka jest prawda. Jezus Chrystus to też wyleczył z mojego życia. Przyszedł do mnie, powiedział, jak mocno mnie kocha, jak na krzyżu rozłożył swoje ręce i powiedział, wykonało się, że jestem dla ciebie, że stałem się grzechem dla ciebie, że przebaczam ci każdy grzech, że przebaczam ci wszystko. Kochani, jeżeli dzisiaj wyznasz Jezusa Panem i zatrzymasz się na chwilę, to On przebaczy ci każdy grzech, kiedy przyjdziesz do Niego. Kochani, jestem tutaj dzisiaj, by wam zaświadczyć, że to jest prawda, że Jezus Chrystus działa, że On naprawdę zmartwychwstał i On naprawdę chce pomóc tobie w każdym problemie, jaki masz. Nie mów, że Bóg jest za mały, by ci pomóc, On jest bardzo wielkim Bogiem. Tylko kochany, czy ty zaprosisz Go dzisiaj, czy zatrzymasz się dzisiaj? Kochani, tutaj są ludzie, możecie do nich podchodzić, możemy się o was modlić, możemy was uzdrowić, możemy was uwolnić z niemocy, tak jak i mnie Bóg uwolnił z niemocy, tak i was może, tak jak i mnie Bóg uzdrowił, tak i was może. Amen.